miałem dostęp do zamkniętej bety 0.49. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć, jesteśmy w lobby i w tym lobby dzisiaj pokażę wam wszystkie nowe skiny, wszystkie nowe mapy, a dokładnie jedną nową mapę, która moim zdaniem jest po prostu mega kozacka. Ale słuchajcie, widzowie, zacznijmy od samego początku. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy na koncie Player FHS B82AX8. Ogólnie sprawa wygląda tak, że gdy wejdziemy sobie do sklepu, to w sklepie mamy koło ograniczone czasowo za darmo i mamy koło ograniczone czasowo za darmo. Zaraz wam pokażę wszystkie skinki, które są tutaj dostępne, a przekozacki jest ten, który właśnie teraz tutaj widzicie. Ale słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób. Każdy 25 łapek to jedno kręcenie, więc jeśli będzie 2,5 tysiąca łapek, no to będziemy kręcić 100 razy. To od was zależy, ile razy tym zakręcę. Więc zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, no i oczywiście serduszkę dla Eweli, bo ja znowu nagrywam po nocy i dokładnie jest u mnie 22:22. Pewnie mało was to interesuje, bo was interesuje beta, więc widzowie, ja przestaję już mówić, a zaczynam wam pokazywać wszystkie nowe rzeczy. Słuchajcie, po pierwsze mamy tutaj koło, nowe koło, w którym mamy tutaj sporo skinów, zaraz wam pokażę wszystkie skinki, które są dostępne. No i mamy jeszcze tutaj takie koło z krokami, z animacjami i tak dalej. Już wam wszystko pokazuję. Czyli zróbmy tak, zanim będziemy kręcić tym kołem, ponieważ będziemy kręcić tym kołem, przejdźmy sobie jeszcze w jedno miejsce, ponieważ mamy dokładnie tak, mamy nową mapę. Już mam tutaj przygotowane, jak to wszystko będziemy rozgrywać, ale do mapy przejdziemy sobie nieco później, więc po prostu oglądajcie do samego końca. Pierwsze, co musimy zrobić, no to oczywiście wejść w skiny i zobaczyć wszystkie nowe skiny. Zaczynając od skinów rzadkich, mam nadzieję, że nie zrobię tutaj wtopy, ponieważ, no wiecie, ze mną to różnie jest. Ja dużo, no w sumie nie, no gram dużo, ale jeśli chodzi o niebieskie skiny, ej, to z niebieskich skinów wygląda na to, że nie ma dosłownie nic nowego, więc wejdźmy sobie na epickie. No i tutaj po kolei będziemy sprawdzać, co jest nowe, a co już było. Wydaje mi się, że ten czerwony misiek, na pewno jakiś misiek był, ale to chyba był zielony misiek, chyba tak by to wyglądało. Także mamy nowego cherry misiu, taki misiu wiśniowy. Tak wygląda, w ogóle możecie napisać, który wam się najbardziej podoba, czy czerwony, czy niebieski, ponieważ jest niebieski. I z tego co wiem, jest jeszcze jeden żółty, czyli patrzcie, mamy czerwony, mamy niebieski, no i oczywiście mamy jeszcze żółty i jest jeszcze bodajże zielony, ale jego byśmy musieli sobie gdzieś tutaj znaleźć, tylko... Ej, był zielony czy nie? Bo już się trochę teraz gubię. Tutaj nie mamy, więc być może jest w legendarnym, no nie wiem, ale chyba wydaje mi się, że był zielony. Albo mi się te kolory tutaj pomyliło mi się prawdopodobnie. Sprawdźmy, czy mamy tutaj jeszcze coś nowego, ponieważ El Primo chyba był, nie? W sensie ja na niego mówię El Primo, dlatego że wie, no sami wiecie dlaczego. Chodźmy dalej zobaczyć, tutaj nic nie ma, nic. I w legendarnych robi się ciekawiej, dlatego że mamy tutaj kolejny... O właśnie, mówiłem, że jest zielony, proszę bardzo. Przed wami zielony skinek, ale to nie wszystko, ponieważ jeśli jeszcze chodzi o takie żelkowe rzeczy, no to mamy tutaj jeszcze takiego żelkowego gumi barę. Mega fajna, ej, podoba mi się, w sensie nie wygląda ona pięknie, ale jest, no jest nawet, może być. Słuchajcie, nowy skinek kolejny, to jest, co to jest, ty? Ej, jeszcze nie ma Halloween, co to jest, widzowie? Ej, ale w sumie fajne okulary, takie, żeby tutaj zrobić ten i takie zęby. Ej, to by było dobre. Także widzowie, tak wygląda nowy bananek. Kolejny bananek już w sumie. I tutaj tak jak mówię, widzę, oglądajcie do samego końca, bo są jeszcze ciekawostki, które wam pokażę. I jeszcze coś, ale to później. Dobra, słuchajcie, przejdźmy dalej. Mamy kolejnego anioła. To jest ten przerobiony gościu, który już był. I tutaj mamy takie oko tutaj. I to jest anioł. Sundark. Aha. Sundark. Dlaczego Sundark? Aha, czyli to jakby słońce, ciemność, coś takiego. Nie wiem dlaczego, ale dobra, niech będzie. Aha, czyli on to jakby... Nie, to jest cień po prostu. No tak, widzowie, wygląda ten anioł. Mamy kolejnego skina. No i oczywiście Jetpack Jones. Ja myślałem, że... Aha, to jest ziomek. Ja myślałem, że to jest Renegade Rider z Fortnite'a. Jak wiecie, gram w Fortnite'a również, więc sprawdźcie sobie mój kanał Rafa swoją drogą. I tak wygląda wizualnie ten skinek. No, nawet może być. Chodźmy dalej. Następny skinek jest 3D. Ej, a ciekawe, jakby tak ubrać okulary teraz 3D, czy on będzie 3D. Ej, to jest dobry pomysł. Dobrze by to było sprawdzić, załatwię okulary być może na kolejny odcinek, więc odpalajcie dzwoneczek na kanale i sprawdzę, tylko wy tego prawdopodobnie nie zobaczycie. Mamy kolejny Ninja Copter. Ej,
Czy wam się ten skin podoba? Bo mi szczerze podoba mi się ten skinek, tylko tego koptera nie widać. Tylko tymi skinami nie gra się aż tak dobrze. Ale dobra, widzę. Tak wygląda kolejny skinek. Przechodzimy sobie do następnego, ponieważ mamy następnego Laser Shark. Ej, to jest jeden z fajniejszych skinów. Laser, szkoda, że ten laser, wiecie, nie zostawia kropki albo coś takiego. To by było mega śmieszne. Także tak wygląda ten skinek, Laser Shark. No i tego banana już mieliśmy i to w sumie jest podobny... No nie, to jest tak jakby chłopak i dziewczyna, ale dobra, nie wnikajmy. Przejdźmy do kolejnego skinka. Tutaj mamy kolejnego skina i tu mamy takiego kwiatkowego skina. Tutaj jakieś coś z kart, no nie? Tak, dobrze mówię, chyba tak. Także to jest kolejny skinek. Mamy następne skiny. Czekajcie, gdzie tu będzie jeszcze nowy skinek? Gdzie? To nie. Ten skinek, ej, to jest nowy skinek. Tak wygląda ten skinek i tutaj mamy... takiego różowo-żółtego skina, czyli proszę bardzo, tak wygląda. Lecimy, czekajcie, czy tutaj jest jeszcze... jest kolejny skin! Metal Goblin, czyli to prawdopodobnie, wydaje mi się, że to będzie darmowy skin. Tak mi się wydaje, że ten skin może być darmowy, ale to, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie. Ale czy będzie, zobaczymy. Zobaczmy dalej, widzowie, czy tutaj mamy jeszcze jakieś nowe skinki? To mieliśmy, ej, tego w ogóle Mr. Klaus, czy to było? Nie wiem, ale przechodzimy, widzowie, teraz do skinów specjalnych i na to na pewno czekaliście. Pierwszy skinek specjalny jest to ten skinek, Golden Robo. Czy wam się podoba? Napiszcie wy po prostu w komentarzu, mi nawet, zobaczmy dalej. Kolejny skinek, jaki to jest wielki skin, zobaczcie na tego. XD, także tak wygląda kolejny, czy on powinien być specjalny? Moim zdaniem nie. Pixel Orbit. Ej, to jest ciekawe. To jest mega ciekawe. Także Pixel Orbit. I widzowie, do tego ostatniego za chwilkę przejdziemy, tylko zobaczmy. Kolejny skinek. Liquid Rainbow. Jaki dziwny skin. Jaki dziwny, to jest taka kropelka. Tutaj wodny by był taki fajny skinek, nie? Z wody, taki niebieściutki. I zobaczmy, czy mamy jeszcze tutaj coś nowego. Ej, i mamy oczywiście... Łocie, panie, to się kręci. Widzowie, wydaje mi się, że to będzie w karnecie, ale ten skinek, musimy go trafić na tym odcinku i przetestujemy, jak nim się gra. Ale to jest potężny skin. Ja nawet nie wiedziałem, ja myślałem, że to się nie będzie ruszać, ale ten skin jest kozacki, więc teraz, widzowie, naszym zadaniem jest wejść do sklepu i oczywiście trafić, dajmy sobie 5 razy i teraz naszym zadaniem jest tu trafić. I widzowie, w kolejnym odcinku będziemy musieli odblokować te wszystkie skiny, więc dobrze by było, żebyście zostawiali te łapy. 250 łapek to 10 zakręceń, także tutaj... A właśnie, jeszcze tu... O, właśnie, ja o tym zapomniałem. Emotki i kroki, ale to będziecie widzieć wszystko tutaj. Także tak wyglądają emotki. Tutaj mamy tą 3D emotkę. No i widzowie, trzymajcie kciuki. Ej, miśki odblokowaliśmy. Fajnie będzie właśnie w jutrzejszym odcinku wszystko odblokować. To będzie mega... kozak, no i pierwszy tutaj skin specjalny, który wygląda w ten sposób. Okej, nie udało nam się trafić. Lecimy jeszcze 5 zakręceń. Musimy tego twistera. To będzie potężne. Tylko no tak jak mówię, widzowie, łapki w górę i jutro będziemy robić dalej nasze polowanie. Zobaczmy. No, widzicie, tutaj jest kolejny nowy skinek, o którym mówiłem. Wiking, metalowy wiking. Być może będzie za darmo. No dajcie nam to coś specjalnego. To by było naprawdę dobre, jakby się udało trafić to coś specjalnego. Ale wygląda na to, że no nie jest to tak łatwo. Uwaga. Ajajaj, nie ten, ale lecimy dalej. Mamy kolejne skinki odblokowane, leci... A właśnie, ciekawostka, mamy cartridge, wymień na nagrody, czyli będziemy mieli coś takiego. Dajcie znaka, co sobie o tym myślicie i zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Czy uda nam się trafić? Ej, no proszę, dajcie tego tornado. Ten tornado będzie po prostu przepotężny. Tutaj nie, zobaczmy, co będzie dalej. Uwaga, czy uda nam się trafić? Uda się teraz. Aj, nie ten. Ale jutro, widzę, przetestujemy w kolejnym odcinku. Przetestujemy wszystkie nowe skiny, wszyściutkie, i będzie się działo, naprawdę będzie się działo. Na razie chciałbym trafić tornado, tylko czy trafimy tornado na tak wielkim kole, to trzeba mieć, naprawdę trzeba mieć szczęście. Lecimy, proszę bardzo, a dajmy 7 razy, dobra, zobaczmy teraz. Uwaga, no nie, no teraz w ogóle go nie było. Ej, gdzie on był? Dobra, lecimy, duplikat akurat.
No i uwaga, tornado już nam przeleciało. Nie wygląda to dobrze, ale tutaj wszystko jest taki sam procent z tego, co wiem, ale... O, jakieś właśnie emotki, jeszcze nie sprawdziliśmy emotek. No, potężnie to może wyglądać, naprawdę to może potężnie wyglądać, ale lecimy dalej. Dzisiaj będzie, widzowie, długi odcinek. Ajajaj, dzisiaj będzie długi odcinek, tak mi się wydaje. Uwaga, uwaga, czy to trafimy, czy... Nie, no nie, no nie, no nie wierzę w to. Nie trafiliśmy. Dobra, zamykam teraz oczy i musimy trafić. Zamykam. Aha, już! Dobra, ej, widzowie, no to jest... Przykro mi, dobra, sześć razy, uwaga. Dobrze by było go trafić, chciałbym nim zagrać, no proszę. Uwaga. No nie, no nie, no nie, 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 a teraz? Uwaga, uwaga, uwaga. No o dwa, zobaczmy tu. Też nie ma, zobaczmy. Też nie ma, no choinka, no co jest grane? Tutaj też nie będzie. No nie, widzowie, no proszę, no trafmy. Wszystko duplikaty, jutro będziemy wszystko... Ej, a czekajcie, czy ja to za żetony kręcę, czy mi się wydaje? Ej, ja nie wiem, czy tam nie jest ograniczone to koło, bo mi tam żetony mi tam odebrało. A nie, żetony mi dodało, a nie odebrało. Dobra, widzowie, teraz. Jutro trafimy Galaxy Pixela. Ej, no nie, no dajcie. Nie, no proszę. Uwaga. No patrzcie się jak blisko, jeszcze raz. Jeszcze jeden. No to tu na pewno nie będzie, bo trafimy jakiegoś goblina. Dobra, czyli tamten skin jest legendarny. Uwaga. No nie. Dobra, lecimy dalej, widzowie, no kręcimy. No musimy go trafić. Kręcimy 10 razy, być może teraz się uda. Teraz, jest. Jest mi przykro, jest mi źle. Ja cię kręcę. Tu mamy zielonego, czyli my dzisiaj prawie wszystko trafimy tak naprawdę, ale postarajmy się. Jest! Jest! Mamy! Dobra, widzowie, no i to będzie... Zagramy na nowej mapie. Tym skinem zobaczmy, co tutaj nam jeszcze wyleci. Ej, ale przyfarciłem. To jest niesamowite, jak ja przyfarciłem. To jest hit. Dobra, widzę, czyli czego nie mamy trafionego? Nie mamy misków trafionych, nie mamy trafionej tej kropelki, być może ją teraz trafimy, jednak nie. Mamy tego ninja, ej, jutro to będziemy, widzę, wszystko nadrabiać. Zobaczmy, co tutaj się stanie, nie mamy tutaj nic. Ej, nos mnie swędzi, będę zły, widzowie. Także lepiej uważajcie. Dobra, mamy coś takiego i proszę państwa... Uwaga, mamy tego legendarnego i widzowie, mamy tego nowego specjalnego skina, to jest masakra, jakie to jest fajne. Przejdźmy i użyjmy, proszę bardzo, widzowie, tak jest, bierzemy, zobaczcie jak to wygląda. Jak to wygląda, co jest grane. Dobra, widzowie, przechodzimy teraz do nowej mapy. Takie skiny niech robią, to są potężne skiny. Takie skiny niech robią. Wchodzimy teraz do grupy i teraz tak, widzowie, robimy grupę niestandardową. Robimy sobie tutaj 32 graczy i zagramy 3 takie rundy na tej mapie. 3 rundy, ale wydaje mi się, że będziemy mogli to zrobić tylko i wyłącznie w ten sposób. A nie, możemy wszędzie. Totalnie nowa mapa, która wygląda w ten sposób. Napiszcie, czy wam się podoba i o co tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, pokażę wam, bo ja już grałem. Ej, ale ten skin jest świetny, tylko trochę ta rakieta tu nie pasuje. Ogólnie chodzi tutaj o to, że można się przepy... Ej, co jest grane? To jest jakiś hit. Halo, bo ja mam... Ej, co jest? Czemu wszyscy we mnie? Ej, come on, co tu się dzieje? Dobra, mam nadzieję, że to się w końcu zmieni. Mam ostatnie miejsce. Dobra, proszę bardzo. Musimy tutaj sobie wejść. I wejść na środek. Najlepiej jest być na środku, tylko oni mogą wszyscy tu strzelać. O, dobra, mamy pierwsze miejsce. I tutaj cały czas... Monety się pojawiają. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że ja... O, właśnie, ja już grałem. Grałem na tej mapie, więc wiem kilka rzeczy tutaj. Wiem, że tam do góry dasz się też odbić, ale najlepiej jest być na środku, dlatego, że tutaj mamy cały czas...
Pieniążki można to... Ej, ale to jest dopiero sztosik. Dobra, widzę, 32 osoby. Wow, dobra, boom. Dobra, żebyśmy tutaj, wiecie, nie zanudzali, idę dalej wam pokazać, co my tutaj mamy. Mamy takie odbijacze, żeby wyjść tam do góry, to trzeba to zrobić w ten sposób. I to jest do wychodzenia do góry, a to są boczne. Już wam pokażę jeszcze raz tą boczną. Więc wychodzimy sobie tutaj, żeby wyjść tam, to trzeba to zrobić, tak? A żeby wrócić, trzeba iść tutaj i można... O, zobaczcie, widzicie, co się tu dzieje? Czyli podpowiedź dla was jest taka, bo ja już tutaj, tak jak mówię, grałem. Podpowiedź dla was jest taka, że właśnie można jeszcze z tej rakiety strzelać. O, i ten gościu powinien spać, ale jednak nie spadł. No, nie jest dobrze. Jeśli chcecie zejść tam, to nie skaczcie tutaj, tylko idźcie tu. Rozumiecie? Idźcie tutaj i wtedy przeskoczcie sobie w ten sposób. Jeszcze tej mapy nie ma oczywiście i ja przypominam, że tu... Aj, no i jak się spadnie, to się nic nie stanie. Ale jeszcze jest kilka fajnych rzeczy na tej mapie, więc widzowie, oglądajcie do końca. Dobra, i teraz mamy dużo mniej osób i będzie dużo mniej się działo dzięki temu. Oczywiście my sobie tutaj strzelamy z tego. Ej, ale ten skinek jest kozacki. Dobra, bierzemy sobie tak. Przechodzimy od razu do środka. I co? I widzowie, zobaczmy, czy od tego też się da odbić. Aha, to bym musiał tak to zrobić. Ajajaj, dobra, nie trafiłem. Dobra, ej, bo jest 16, musimy pozbierać tutaj trochę monet, żebyśmy tutaj, wiecie, nie odpadli. I lecimy dalej. Bum, i proszę państwa, mamy środek, tu się cały czas coś pojawia. Tak jak mówię, tych monet jest bardzo dużo. Lecimy sobie do boków i sprawdzimy, czy da się tam jeszcze wejść na samą górę. Oj, ten gościu, co on zrobił? Lecimy sobie tutaj, w to miejsce i zobaczymy, gdzie to nas wybije. Tego jestem ciekaw. Ej, to, czyli te zielone wybijają nas. Czyli warto, widzowie, warto iść na te zielone. Dlatego, że jak pójdziecie sobie tutaj w prawo, to idąc tutaj, to nie musicie tam przechodzić, tylko lecicie sobie tak, idziecie tu i sobie zbieracie. No i to jest super. Widzowie, to, co tutaj teraz odkryliśmy, jest po prostu przepotężne i przekozackie. Przechodzimy sobie na ziemię, możemy tam sobie strzelić. Oj, możemy sobie do nich strzelić, od tego można się odbić. Jestem ciekaw, co... Aha, to dopiero na drugim. Czyli da się tak robić. Oj, czekajcie, jeszcze raz. Boom. Widzicie, na drugiej stronie to wybucha, czyli możecie kogoś trollować tam totalnie po drugiej stronie. Weźmy tego gościa tutaj, się pozbawimy. No i bardzo dobrze. 33 monety. Widzowie, możemy zrobić jakiś konkurs na tej mapie. Kto zbierze najwięcej monet? Można by było zrobić, jak ta mapa wyjdzie, więc no... Ej, ała. Ała, ała, ała. Ej, a w ogóle koło tego mojego skina się jakieś stumble guysy kręcą. Nie wiem, czy wy tam widzicie, ale chyba tak. Dobra, przechodzimy tutaj, proszę bardzo. Przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. Proszę bardzo, zbieramy. No i widzowie, trzeciej rundy nie będę wam pokazywał, bo w sumie po co? Tak wygląda nowa mapa. Wy zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, piszcie serducha dla Eweli i już jutro pojawi się odcinek, gdzie zagramy wszystkimi skinami. Także trzymajcie się, na razie. Cześć!